Zapraszam do słuchania Poranka Wnet. To był najdziwniejszy półfinał w historii Mistrzostw Świata. Wszyscy Państwo, tak samo i my, siedzieliśmy i ze zdumieniem patrzyliśmy na mecz półfinałowy. To miał być wielki półfinał między piłką południowoamerykańską a piłką europejską i okazało się, że drużyna Niemiec miała zwykły, prosty mecz szkoleniowy. Czasami wyglądało na to, że zespoły takie jak Polonia Bytom stawiłyby dzielniej czoła Niemcom niż reprezentacja Brazylii. Nie będziemy wiele rozmawiać o meczu Brazylii. Jesteśmy na przepięknym rynku w Lublińcu. To jest, świeci słońce, wszystkie kamienice, które otaczają rynek, są starymi kamienicami, pamiętają dawne czasy. Jest tu miło, sympatycznie i za chwilę rozpoczniemy wycieczkę po Lublińcu. Tym razem zaczniemy ją muzycznie. Zespół Halka. Zespół Halka z Lublińca. Zaraz będziemy przedstawiać zespół, ale teraz łączymy się z Kijowem, gdzie jest Paweł Bobołowicz. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Co dzieje się w Kijowie, co dzieje się na Majdanie, co dzieje się na wschodzie Ukrainy? Wczorajszy wieczór w Kijowie i na Majdanie był wyjątkowo niespokojny. Otóż w około godziny 23 na Majdanie pojawiła się informacja, że gromadzą się wokół niego młodzi ludzie, którzy mają zamiar napaść na Majdan, rozbić Majdan, całkowicie go uprzątnąć. Spowodowało to, jak określili to, czy określały to te osoby, które są na Majdanie, stan wojenny na Majdanie. W ciągu kilkunastu minut zostały zablokowane wszystkie wejścia na kijowski Majdan. Pojawiły się na nowo barykady, a na tych barykadach pojawiły się osoby, które przypominały o wydarzeniach z lutego tego roku. Ubrane w hełmy, w kaski, z pałkami, z tarczami i z butelkami z benzyną. Cały Majdan zablokowany, nie wpuszczano nikogo z zewnątrz. Mi się udało wejść po tym, jak zostałem rozpoznany, że na tym Majdanie spędziłem trochę czasu. Próbowałem rozmawiać, co się dzieje, skąd są te informacje, że wokół gromadzą się jakieś osoby. Raczej napięcie jednak wynikało z tego, co się działo na samym Majdanie. Pojawiła się tam grupa kilkunastu osób wyglądających jak komandosi ze świetnym uzbrojeniem. Przyjechali na czarnych samochodach, Toyotach i Mercedesach. A te osoby twierdziły, że będą bronić Majdanu do końca, że są z organizacji o nazwie WAŁ, która od początku Majdanu pilnowała. Po godzinie szarpaniny, wyzwisk, nerwowego biegania, jednak okazało się, że na Majdan nikt nie napada. Panowie doskonale ubrani i wyposażeni w wojskowe militaria wyjechali z Majdanu, stwierdzili, że tego wieczora nikt nie będzie. Rozmawiałem z tymi osobami, które wciąż są na Majdanie. One żyją rzeczywiście w dużym napięciu, są przekonani, że władze będą starały się ich stamtąd usunąć, a oni muszą bronić kijowskiego Majdanu
do końca. Wiele osób podkreśla, że to, co dzieje się w Kijowie, te osoby, które wciąż tam pozostają, jest to co najmniej kilkaset osób, to pewnego rodzaju też prowokacja i próba destabilizacji sytuacji wewnętrznej, że nic nie uzasadnia już, żeby na kijowskim Majdanie w tym momencie protestować, bo najważniejsze wydarzenia dzieją się na wschodzie Ukrainy. Jeżeli ktoś chce walczyć, to powinien właśnie to robić na wschodzie, a nie w centrum Kijowa. Bardzo dziękuję. Paweł Bobołowicz z Kijowa, a my wracamy na rynek w Lublińcu. Zespół Halka już pewno nie w pełnym składzie, ale wzmocniony wieloma głosami. Zapraszam do naszego studia pana Jana Mańko. Proszę bardzo, mikrofon, przedstawiamy zespół, bo to jest bardzo ważne i za chwilę zaśpiewamy kolejną piosenkę. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam. No to przedstawiamy. Miło nam, żeście państwo poprosili o nasze spotkanie z nami. Bardzo chętnie zawsze witamy się z mieszkańcami Lublińca, tym bardziej tu, w tym pięknym naszym, na naszym pięknym ryneczku, gdzie piosenką właśnie o naszym ryneczku, o tych dwóch drzewach mieliśmy przyjemność państwa powitać. Zespół... No, powiedzmy, co to za drzewa. No, jeżeli się dobrze orientuję i znam po liściach, to pierwszy, ten mniejszy, to kasztan, a ten duży, to taki wyrośnięty, to już jest chyba raczej klon. Obydwoje to sobie już od zawsze, o ile pamiętam, już od dziecka, od zawsze sobie tutaj rosły. Było tutaj jeszcze jedno wielkie drzewo, ale natura matka upomniała się o niego i po prostu został zabrany. Zanim przedstawimy zespół, powiedzmy o strojach, w których państwo są. Jeżeli mogę tak szybciutko przedstawić, to nasza koleżanka od klawiszy, która prowadzi zespół, pani Stefania Biela, odkąd pamiętam, z grupą młodzieżową, to w stroju śląskim. Jej syn i kolega obok stoją w strojach górniczych. Tu kolega w środku stoi w krakowskim, a nasze panie ubrały się również w nasze dostojne ubiory śląskie. Dziewczynki nasze również swoim mamom, że tak powiem, tutaj razem z nimi się utożsamiają i też występują w tych strojach śląskich. Lubliniec, nietypowe miasto na Śląsku, miasto otoczone lasami. Lasami, wodą, no i wiele, wiele różnych atrakcji, które mogłyby nam wszystkim służyć i służą już od dawna. Mnóstwo gości wita w tym okresie, kiedy możemy mówić o grzybobraniach, kiedy możemy mówić o rekreacji wokół wiele wody, ścieżek rowerowych, całe mnóstwo, ponad 60, prawie blisko 70 kilometrów ścieżek rowerowych. A my jesteśmy na rynku przed Państwową Szkołą Muzyczną pierwszego stopnia. Czy do tej szkoły pani chodziła? Tak, jest to moja szkoła. W niej pierwsze kroki stawiałam, jak i wielu mieszkańców z naszego miasta i powiatu. Codziennie tutaj słychać dźwięki na rynku. Dzisiaj jesteśmy my, ale w ciągu całego roku, roku szkolnego, trąbki, fortepiany, skrzypce to słychać na samym rynku. I jest to bardzo ważna dla nas placówka, myślę, dla naszego miasta, dla małego miasta powiatowego. Szkoła ta plasuje się bardzo wysoko w rankingach szkół muzycznych ogólnopolskich i bardzo ubolewalibyśmy, gdyby ta szkoła po prostu przestała istnieć. A wiemy, że dzisiejsza tendencja zamykania takich małych ośrodków jest no, gdzieś tam rozpatrywana. Tak więc wiemy, że wyrosły tutaj już pokolenia muzyków, którzy zasłynęli w Polsce, ale również i grają w zespołach zagranicznych, prezentując różnego rodzaju muzykę i w folklorze, prawda, który my dzisiaj tutaj proponujemy państwu, ale również w muzyce poważnej, artystycznej, muzyce rozrywkowej, w jazzie. Szereg nazwisk można by tutaj wymieniać. A tak na co dzień to dzieci nasze biorą udział w różnych konkursach ogólnopolskich i zagranicznych i zdobywają miejsca. Tak więc jest to wielka duma dla nauczycieli, dla rodziców, a ja też mam tę skromną taką przyjemność być dumną, że do tej szkoły chodziłam
i moje dzieci również kończyły tę szkołę. A wiemy, że muzyka nie tylko łagodzi obyczaje, ale wpływa również na rozwój intelektualny człowieka. I to widać, jako nauczyciel to postrzegam w szkole swojej, w której pracuję, że dzieci, które chodzą do szkoły muzycznej na tle swoich rówieśników, wybijają się po prostu swoimi zainteresowaniami, swoim ukształtowaniem, inteligencją. Kiedy powstał zespół Halka? Zespół Halka powstał 65 lat temu i był to na początku zespół dorosłych, osoby dorosłe tańczyły, śpiewały. Przez lata był tak troszeczkę na równi z zespołem Śląska, nawet w rankingu pewnie tamtych czasów stał dosyć wysoko. Czasy się zmieniają, czy wszystko trzeba zmienić, odmłodnić. Teraz jesteśmy zespołem zasadniczo dziecięcym, ale jak Państwo widzą, mamy tutaj w gronie również osoby, które kiedyś tańczyły, śpiewały w zespole. Również są to mamy, które, dla których ważne jest razem z dziećmi, by w tym zespole zaistnieć. To ja przygotujemy za chwilę kolejną pieśń, tylko poprosiłbym najmłodsze dziewczyny na sekundkę. Powiedzcie mi dzień dobry. Dzień dobry. Powiedzcie mi, jaką piosenkę najbardziej lubicie śpiewać? To jest ta chwila na zadumę. Dwie dziewczynki. Ile masz lat? 8. Chodzisz tutaj do szkoły muzycznej? Nie. A ty? Ile masz lat? 6. Ale tak ładnie stoisz. Jesteś, za chwilę zaczniesz prawdopodobnie tańczyć. To jaką piosenkę zaśpiewamy? Ta chwila ciszy, bo to ma być niespodzianka. To jest słuszne wyczucie dramaturgii radiowej. Ale co? Zaśpiewamy? Zaśpiewamy, proszę Państwa, i posłuchamy, i zaczniemy biec. Gości wielu się zbiera na rynku, jesteśmy na rynku w Lublińcu. Nie wiemy dokładnie, która godzina, przepraszam bardzo, która jest teraz godzina. W tej chwili mamy godzinę 7:30 rano. Nie, no popatrzył Pan na zegar, jest 22 minuty po 7:00. Radio musi być precyzyjne. To co, śpiewamy. Zespół Halka na pewno powróci w dzisiejszym poranku, a my, Państwo wiedzą, że podróżujemy po Polsce razem z profesorem Andrzejem Nowakiem, z jego Dziejami Polski. Pan profesor zgodził się i opowiada nam krótko historię miejsc, w których jesteśmy teraz. Lubliniec. Miasto Lubliniec, założone na szlaku handlowym z Wrocławia do Krakowa, powstaje w XIII wieku. Wiemy na pewno, że występuje już w źródłach w roku 1272, założone przez księcia Władysława Opolskiego. Rozpoczyna się rozbudowa miasta, pojawia się ratusz, kościół, następuje lokacja na Prawie Magdeburskim i odgrywa swoją rolę właśnie na owym ważnym handlowym szlaku, aż do okresu smutnych zniszczeń w czasach potopu szwedzkiego, jak tyle innych miast polskich. Ważną rolę odegra Lubliniec jako ośrodek odrodzenia narodowego na Śląsku, polskiego odrodzenia na Śląsku,
gdzie właśnie w tym mieście Józef Lompa od 1874 roku wydawał swoje tak ważne dla tego procesu powrotu polskości na Śląsk czasopismo Pielgrzyma w Lubopolu. Jednakże być może szczególną, wartą przypomnienia jako niezwykle ponure memento historią, którą trzeba przypomnieć także przy okazji Lublińca, jest wyjątkowo tragiczne doświadczenie, jakie zapisane jest na kartach tego miasta w związku z II wojną światową. Ponieważ tu właśnie, w Lublińcu, władze niemieckie, hitlerowskie, postanowiły dokonać aktu wyjątkowej zbrodni. Zgodnie z ideologią narodowego socjalizmu, uznano, że chorzy psychicznie, szczególnie niearyjczycy, powinni być eksterminowani. Tu właśnie funkcjonariusze NSDAP, partii hitlerowskiej, organizowali od września 1939 roku transporty dzieci od 5 do 17 lat, głównie ze Śląska i Zagłębia, które, dzieci niepełnosprawnych, które były świadomie, z zimną krwią, zabijane przez funkcjonariuszy tego w cudzysłowie szpitala w latach wojny, tworząc ostatecznie listę aż 194 ofiar tego rodzaju szokującej, ludobójczej praktyki. Warto o niej pamiętać, nie dlatego, że to przyjemne, ale dlatego, że nie wolno, a współcześnie są takie próby, relatywizować doświadczenia wielkiej zbrodni, której autorami byli Niemcy z III Rzeszy. Mówił profesor Andrzej Nowak, a w naszym studiu jest ksiądz prałat Antoni Zając. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam. Parafia świętej Edyty Stein. Bo Lubliniec to jest miasto związane ze świętą Edytą Stein. Tutaj żyli dziadkowie i rodzina ze strony mamy świętej Edyty Stein. Tutaj za chwilę będziemy mówić o muzeum, a też w Lublińcu jest oczywiście parafia, jedna z nielicznych na świecie parafii pod wezwaniem świętej Benedykty od Krzyża. I na dodatek jest to pierwsza parafia w świecie. Tę informację mamy potwierdzoną w źródłach watykańskich. Kościół był budowany w latach 1985-91, w czasie, kiedy właśnie święta Edyta przez Jana Pawła II została wyniesiona na ołtarze, najpierw w Köln 1 maja 1987 roku, a więc w trakcie budowy kościoła powstał pomysł, żeby dedykować tę świątynię właśnie patronce świętej Edycie Stein. Tak też się stało, otrzymaliśmy zgodę Stolicy Apostolskiej. No a w 1998 roku, kiedy została kanonizowana w Rzymie, już oficjalnie stała się patronką naszej parafii. Parafii, patronką Europy i patronką Lublińca. Tak, to jest naszą wielką radością. 10 lat po kanonizacji w 2008 roku, 11 listopada, tutaj na tym miejscu właśnie, na lublinieckim rynku, została ogłoszona patronką dla miasta Lublińca. Była to inicjatywa ojców naszego miasta, potwierdzona także poprzez rady parafialne ziemi lublinieckiej, i ostatecznie zatwierdzona w Stolicy Apostolskiej. A powiedzmy, kim była święta Edyta Stein? Wiele by mówić na ten temat. Najkrócej, wielki umysł, wielka świętość, wielka duchowość. Niektórzy twierdzą, że jedna z najwybitniejszych kobiet XX wieku. Wielki filozof. No niestety dzięki z powodu nazizmu hitlerowskiego niedopuszczona do swoich, do wykazania, ukazania pełnych swoich możliwości intelektualnych, chciała robić habilitację, niedopuszczono do tego. Jako asystentka Husserla jednak dała się poznać jako wybitny fenomenolog. Więc umysł niesamowity i duchowość, wielka świętość, która stawia tę kobietę pośród tych najwybitniejszych osobistości Kościoła.
urodziła się we Wrocławiu, w rodzinie żydowskiej. Jej mama, jak dowiedzieliśmy się chodząc po muzeum, jej mama była bardzo wierzącą, to był dom wierzący, wierzących Żydów. Dla rodziny było szokiem, że w ciągu właściwie jednej nocy ich córka Edyta Stein przeżyła nawrócenie. Postanowiła, przeczytała pismo kogo? Świętego Jana od Krzyża. I no właśnie, i powiedziała, to jest prawda. To jest prawda, to było olśnienie dla niej. I tak jak pan powiedział, jak pan zauważył, to był moment, kiedy zobaczyła siebie w zupełnie nowym kontekście, w nowym świetle odkrytej, co dopiero wiary Chrystusowej, za którą już potem poszła, aż także na ten męczeński ołtarz. A mama faktycznie, jak pan redaktor zauważył, nigdy się do końca swojego życia z tym faktem nie pogodziła. Bo zginęła w Auschwitz w 1942 roku. 9 sierpnia. Czy jest jakieś ulubione zdanie, ulubiony cytat, który ksiądz prałat powtarza albo chce powtórzyć? No chyba najczęściej powtarzanym zdaniem, kapitalnie odpowiadającym także życiu i przemianom Edyty Stein, jest jej słynna wypowiedź, że Bóg jest prawdą, i kto głosi prawdę, choćby nie o tym nie wiedział, po prostu w tej chwili mi uciekła ta myśl, choćby o tym nie wiedział, no, wyznaje wiarę w Boga. Pójście za prawdą jest wyznaniem wiary w Boga, ale jeszcze drugie zdanie chciałbym przytoczyć, które mnie osobiście bardzo urzeka. Zdanie Edyty Stein, że Kościół Chrystusowy jest moją ojczyzną. To również słowa świętej Edyty Stein, patronki Lublińca, patronki Europy. A dlaczego została patronką Europy? To była europejska osobowość, europejska dusza, między innymi bardzo szerokie poglądy feministyczne reprezentuje w swoich pismach, i Jan Paweł II uznał, że właśnie jej umysł, jej widzenie świata odpowiada, że Europa potrzebuje po prostu kogoś tak wielkiego również od tej strony duchowej, tego wsparcia, tego rodzaju patronatu. Świętość Edyty Stein jest wzmocniona przez świętość Jana Pawła II. W studiu jest ksiądz prałat Antoni Zając, a koło mnie jest pani Monika Jaskuła, pracująca w muzeum, w domu rodzinnym, w domu dziadków świętej Edyty Stein. To muzeum, dzień dobry pani. Dzień dobry. To muzeum, proszę prowadzić słuchaczy po tym muzeum. Nowoczesne, multimedialne muzeum Edyty Stein. Od chwili otwarcia, to znaczy od 28 lutego 2009 roku, jest ważną, prężnie działającą instytucją kulturalną w Lublińcu. Stałą ekspozycję ukazującą wielkość Edyty Stein, jej przemiany duchowe, jej wielki intelekt, obejrzało dotychczas prawie 14 tysięcy turystów. Były to osoby nie tylko z Polski, nie tylko tutaj z okolicy, ale też z odległych zakątków świata. W naszym muzeum gościliśmy między innymi turystów z Niemiec, z Francji, z Wielkiej Brytanii, z Chorwacji, ale też z Malezji, z Kuwejtu, z Chin, z Japonii, z Brazylii, z USA. Wielkim powodem do dumy jest też to, że nasze muzeum odwiedził prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, a także profesor Jerzy Buzek. Muzeum oprócz stałej ekspozycji poświęconej patronce miasta posiada również salę wielofunkcyjną, w której prezentowane są wystawy czasowe. Cyklicznie organizowane są wernisaże, na które zaprasza to Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lublinieckiej oraz burmistrz miasta Lublińca.
odbywają się wykłady dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku, konferencje, szkolenia, a także zajęcia edukacyjne, konkursy, które organizuje Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna imienia Józefa Lompy w Lublińcu. Jeszcze proszę powiedzieć, od której do której jest otwarte muzeum? Oj, każdego dnia mamy inne godziny otwarcia. Ogólnie zapraszamy od niedzieli do czwartku, w niedzielę od 9 do 17, w poniedziałki i w środy od 8 do 16, a we wtorki i w czwartki od 10 do 18. Bardzo dziękuję, bo rzeczywiście byliśmy w muzeum, to jest muzeum fotografii, muzeum w czasie małe, niewielkie, bo dom rodzinny jest domem położonym tuż koło rynku. Kamienica dosyć, jak na Lublin, jest pewno dosyć bogata, bo rodzina Edyty Stein to była rodzina bogata, rodzina zamożna, posiadająca sklepy, mogąca kształcić swoje dzieci, ale jednak mimo wszystko to nie jest duże muzeum. Czy ksiądz prałat był w tym muzeum, czy bywa w tym muzeum? Oczywiście byłem i bywam, a najbardziej urzekające w tym muzeum, jak to podkreślamy, jest obecność samej świętej, ducha świętej Edyty, bo ona tam w tym miejscu bywała. Często w swoim dzieciństwie bardzo chętnie przyjeżdżała na wakacje do swoich dziadków kurantów i właśnie tam w tych murach mieszkała. Tam też w późniejszej swojej autobiografii określiła Lubliniec jako najpiękniejsze miasto świata dla niej z powodu szczęśliwego dzieciństwa, które tutaj w tym miejscu spędzała. Odejdźmy na chwilę od świętej Edyty Stein. Jedno pytanie. Jeszcze zostawmy księdzu prałatowi na sekundkę mikrofon dotyczący Polski. Co się dzieje w polityce polskiej? Jak ksiądz prałat obserwuje z parafii świętej Edyty Stein, to co ksiądz myśli? Bardzo mnie to martwi, co się dzieje, bardzo mnie to przygnębia. Kocham ojczyznę swoją jestem nawet zbulwersowany wieloma działaniami na polu politycznym, różnych zresztą partii, różnych tak zwanych polityków. Przykro o tym mówić. A co najbardziej bulwersuje? Chyba mnie najbardziej denerwuje, jeśli się podkreśla na każdym kroku, że robimy to dla ojczyzny, to jest dla Polski, a widać gołym okiem, że dzieje się zupełnie nie tak, że dla swojego interesu, swojego koryta, takie nachabienie się, takie odnoszę wrażenie, nierówność społeczna ogromna. Może dlatego, że za mało myślimy o świętych, za mało znamy tych świętych. My byliśmy u świętego Jana z Dukli, a teraz jesteśmy w Lublińcu u świętej Edyty Stein. Serdecznie dziękuję księdzu prałatowi za wizytę w poranku tutaj na rynku w Lublińcu. Ksiądz prałat Antoni Zając był naszym gościem. Dziękuję pani Monika Jaskuła była gościem. Bardzo serdecznie dziękuję. A w studio witam wójta gminy Kochanowice, Ireneusz Czech. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze. Wójt zaimponował nam wczoraj, bo syntetycznie opowiedział o tym, gdzie jesteśmy. Moglibyśmy powtórzyć? Spróbuję. Jesteśmy na ziemi lublinieckiej, która charakteryzuje się bardzo wieloma bogactwami. Być może nie wszystkie są znane szerokiemu ogółowi radiosłuchaczy. Najważniejszym dla mnie osobiście, jako tutaj rodowitego lublińczanina, jest dar Matki Bożej Lubeckiej. 5 kilometrów tutaj od tego rynku, na którym stoimy, w Lubecku mieści się sanktuarium Matki Bożej Lubeckiej, do którego od kilku wieków mieszkańcy całej ziemi lublinieckiej pielgrzymują. To w takim razie skorzystamy, że w naszym studiu jest ksiądz Marcin Wojtczak właśnie z sanktuarium Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. Co jest w sanktuarium? Czym zasłynęło sanktuarium? Co tam się dzieje? Można powiedzieć, że są takie trzy skarby związane z Lubeckiem na dzisiejsze czasy. Pierwsze to
niedawno odkryte malowidła średniowieczne z pierwszej połowy XV wieku. Drugi skarb, jakbym to określił, to medalion, cudowny medalion Matki Bożej Lubeckiej, odnaleziony w 1716 roku, a więc zbliżamy się do 300-lecia odnalezienia. I trzeci taki skarb to Franciszka Ciemięga. Taka nasza lokalna święta, postać bardzo wyjątkowa i ciekawa, do której wielu ludzi też prosi o wstawiennictwo przy jej grobie i w Izbie Pamięci na Kanusie. Powiedzmy najpierw o tych malowidłach, bo w pierwszej kolejności ksiądz wymienił malowidła. To jest bardzo nietypowe odkrycie, bo to jest największe malowidło, największe freski w ogóle, nie wiem czy w Polsce, ale na pewno tutaj i najstarsze. Tak, jest to niezwykłe odkrycie, nie tylko dla Lubecka, ale dla całej ziemi lublinieckiej, Śląska. Myślę, że nawet w Polsce mało gdzie można spotkać tego typu odkrycia. Malowidła, które są w prezbiterium kościoła, sanktuarium w Lubecku, przedstawiają w centrum na sklepieniu Pana Jezusa, wokół którego są apostołowie, jest Maryja, jest Jan Chrzciciel. Bardzo niezwykła i ciekawa jest scena zmartwychwstania ciał na sądzie ostatecznym. Jest kilkanaście grobów, z których wychodzą postacie ludzkie. To rzadko przedstawiana scena. Ponadto warto wspomnieć o tym, że jest wiele scen w prezbiterium, takie maleńkie sceny związane z, można powiedzieć, z Biblią Pauperum, od zwiastowania Matki Bożej aż po wniebowzięcie. Powiedział ksiądz o słynnym medalionie? Tak, słynny medalion to obrazek panienki lubeckiej. Malutki, ponieważ ma 12,5 cm na 7,5 cm. To Matka Boża, która szczególnie nazywana jest nawet Panią Ziemi Lublinieckiej. To z Lublińca przychodzi ślubowana pielgrzymka. Jeszcze z dawnych czasów zarazy, kiedy ludność miejscowa cierpiała, oddała się w opiekę Matki Bożej i rok w rok, 2 lipca, w dawne święto nawiedzenia Matki Bożej, licznie, tłumnie bym powiedział nawet, przychodzą pieszo do Lubecka, by tam modlić się za wstawiennictwem Matki Bożej Lubeckiej, Pani Ziemi Lublinieckiej. I święta, lokalne święta, tak ksiądz nazwał. Franzka z Kanusa, albo Dziążka z Kanusa, to kobieta, która pomagała i radziła ludziom w takich najprostszych życiowych sprawach. Franciszka Ciemięga, która urodziła się w 1867 roku na Kanusie, to jest taka malutki przysiółek z Lubecka. Ona pomagała ludziom i nadal pomaga. I nadal pomaga. Zmarła 2 kwietnia 1935 roku w opinii świętości. I dzisiaj wielu ludzi można spotkać przy jej grobie, jedyny grób przy kościele w Lubecku. Wielu ludzi modli się za jej przyczyną. Bardzo serdecznie dziękuję. Ksiądz Marcin Wojczak był gościem poranka, a my wracamy do opowieści. Wójt gminy Kochanowice, Ireneusz Czech. Obok tych bogactw duchowych, o których przed chwilą mówiliśmy, taką wielką wartością na pewno tej ziemi to są bogactwa naturalne. Czyste środowisko i ogromne powierzchnie lasów. Lasy tarnogórsko-lublinieckie są jednym z największych lasów, kompleksów leśnych w Polsce. No i my wszyscy mieszkańcy tej ziemi bardzo cenimy sobie to, że w każdej chwili możemy do tych lasów wyskoczyć, które na szczęście jeszcze są państwowe. Powiedzmy, miasto otoczone lasami, a o gospodarce powiedzmy, czym się zajmują ludzie, z czego żyją?
Lubliniec to głównie przemysł, usługi, natomiast no, okoliczne gminy to w większości są gminy o charakterze rolnym. Gmina Herby, tutaj znajdująca się w pobliżu, to także tam jest to gmina przemysłowa, natomiast w większości to są uprawy rolne. Natomiast co jeszcze? Bogactwo naturalne, przemysł, to nie wszystko. Tutaj nasza ziemia jest, z naszą ziemią jest bardzo mocno związane dobro kulturowe o charakterze krajowym. To jest zespół pieśni i tańca Śląsk, znany wszystkim, którego siedziba mieści się w pobliskim Koszęcinie. W sąsiedniej gminie Pawonków w Lisowicach w 2008 roku dokonano ogromnych, niesamowitych odkryć paleontologicznych, znanych na całym świecie. No i tak. Ale jakich? Co odkryto? Odkryto kości dinozaurów, a właściwie pierwszego w Europie dinozaura drapieżnego, który był przodkiem znanego wszystkim tyranozaura Rexa. O tym dinozaurze jeszcze Państwo się dowiedzą. Ireneusz Czech, wójt gminy Kochanowice, nie wymienił jeszcze jednej cechy Lublińca, z tego właściwie Lubliniec słynie w całej Polsce. W studio pan major Mariusz Jakubowski, jednostka wojskowa komandosów w Lublińcu. Dzień dobry panie majorze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Czy mieszkańcy Lublińca mogą w szczególny sposób czuć się bezpiecznie? No dziękuję za to stwierdzenie. Robimy wszystko, żeby rzeczywiście tak było. Jesteśmy pełnoletnimi, można tak powiedzieć, już członkami społeczności lublinieckiej, bo stacjonuje tutaj jednostka od 1986 roku, 18 lat. No, kontynuując tę myśl, pozwalam sobie wyrazić przekonanie, że dobrze wpisujemy się w krajobraz Lublińca. Jesteśmy aktywnymi członkami społeczności lublinieckiej. Uczestniczymy w przedsięwzięciach i to zarówno o charakterze patriotycznym, można tak powiedzieć, stała nasza obecność, tym takim lżejszego charakteru. Wpisujemy się także w działalność edukacyjną. Mamy podpisane porozumienia z jedną z lublinieckich szkół. Wspieramy edukację klas wojskowych. Ale nad jednostką wojskową w Lublińcu flaga jest opuszczona do połowy masztu, tak przynajmniej słyszałem, to z powodu katastrofy samolotu, w której zginęli żołnierze, komandosi z Lublińca, ci, którzy na niejednej misji w świecie byli, ryzykowali życie, pojechali, żeby poskakać sobie na spadochronach i okazało się, że w okolicach Częstochowy skończyli swoje życie. Tak, to prawda. Jednym z członków pasażerów samolotu był nasz były żołnierz. Pełnił 18 lat służbę w naszej jednostce. Zakończył ją w roku ubiegłym. Był specjalistą w pionie szkolenia, skoczkiem spadochronowym. Spadochroniarstwo było jego pasją. No tym razem spotkał się z czymś, czemu zaradzić nie mógł. A pan major na jakich był misjach? Ja niestety nie byłem członkiem misji. To jest odpowiedź albo prawdziwa, albo nieprawdziwa, bo to nie jest łatwo umówić się z komandosem na rynku w Lublińcu. Jeszcze taką jedną informację mamy, że
są dobrze, jednostka jest strzeżona, że nikt niepowołany na teren jednostki się nie dostanie. Jeszcze jedną informację mamy, że nie będziemy wiedzieć, ilu jest komandosów, którzy służą w jednostce w Lublińcu, ale na pewno możemy dostać informacje na temat tego, czego brakuje komandosom polskim. No, pytanie jest ciekawe. Ja myślę, że generalnie jesteśmy bardzo dobrze zaopatrzoną jednostką i to w szerokim rozumieniu tego słowa. Potwierdzeniem tego chyba jest to, że zadania, które są nam powierzane, wykonujemy na wysokim poziomie. Efektem tego są wyrazy uznania ze strony przełożonych. W 2013 roku otrzymaliśmy tytuł przodującego oddziału Wojska Polskiego, przodującego, a więc najlepszego. Oczywiście tych wyróżnień jest cała masa, jeśli mogę w tym momencie trochę nieskromnie na ten temat się wypowiedzieć. Nasze wyróżnienia to dwukrotne przyznanie nam znaku honorowego Sił Zbrojnych. Około 113 żołnierzy jednostki to są kawalerowie Krzyża Wojskowego. 7 naszych żołnierzy wyróżnionych zostało ich zasługi wpisem do Księgi Honorowej Wojska Polskiego. Bardzo prestiżowe wyróżnienie. Mówię o tym dlatego, że to jest oczywiście wynik bardzo dobrego wyszkolenia moich kolegów, a uzupełnieniem tego oczywiście, to znak dzisiejszych czasów, jest sprzęt, uzbrojenie, jakie mamy do naszej dyspozycji. Czy to jest najnowocześniejsze, jeśli chodzi o świat, uzbrojenie i najnowocześniejsze wyszkolenie, czy też nie? Cały czas dążymy oczywiście do swoistej doskonałości. No, szkolenie trwa nieustannie. Nie można powiedzieć, że osiągnęło się już wszystko w tym wymiarze. Pole walki to jest nieustanny ruch, ciągła zmiana, nowe wyzwania, nowe sposoby działania ze strony potencjalnego przeciwnika. A więc to tutaj jest ciągle pewne wyzwanie, do którego dążymy. Pyta pan o uzbrojenie i wyposażenie? Tak, to mogę potwierdzić, że mamy je na najwyższym światowym poziomie, porównywalnym z naszymi kolegami z innych oddziałów sił specjalnych. Czy sytuacja na Ukrainie coś zmieniła, czy tutaj coś w związku z tym, co się dzieje na Ukrainie, też w konsekwencji coś dzieje się w Lublińcu? O, to raczej pytanie jest nie do oficera prasowego jednostki wojskowej w garnizonie lublinieckim. My utrzymujemy stałą gotowość bojową, jesteśmy w każdej chwili do dyspozycji. Major Mariusz Jakubowski jest naszym gościem, a w studiu jest pan Marian Berberasz. Berberz, dzień dobry panu. Dzień dobry, witam serdecznie. Mówimy do mikrofonu i mówimy, bo jednostka w Lublińcu jest, ale tu przed wojną stacjonował kto? 74. Górnośląski Pułk Piechoty. Który słynął z... Powiem tak, pułk ten wszedł do historii jako jeden z najdzielniejszych. Jest na to pełne udokumentowanie, a udokumentowaniem koronującym to wszystko jest tablica na grobie nieznanego żołnierza w Warszawie, ponieważ na żołnierzach tego pułku w dniu 8 września 1939 roku w Lesie Dąbrowa koło Ciepielowa dokonano jednego z największych mordów na żołnierzach Wojska Polskiego w wrześniu 1939 roku. Bo powiedzmy, że Lubliniec był frontowym, granicznym miastem, który w granicach II Rzeczpospolitej znalazł się po powstaniu śląskim. Dopiero zostało wywalczone to, żeby Lubliniec stał się miastem polskim, był największym granicznym miastem. Znaczy Lubliniec był największym miastem graniczącym w ówczesnych granicach Polski i Niemiec, ponieważ granica tutaj od strony zachodniej, wschodniej i południowej przebiegała w odległości kilku kilometrów. I to było miasto graniczne. Pułk, który tutaj stacjonował, również był pułkiem granicznym. I rolą tego pułku w dniu 1 września, w dniu wybuchu wojny, nie była walka, tylko było rozpoznanie kierunku i sił uderzenia wojsk niemieckich.
Także to, co tam można wyczytać w internecie, różne publikacje na temat 1 września 1939 roku w Lublińcu, no jest to troszeczkę przekłamane. Ja aktualnie kończę teraz książkę o dniu 1 września 1939 w Lublińcu i tam na podstawie dokumentów, które udało się znaleźć w Centralnym Archiwum Wojskowym w Księżnicy Cieszyńskiej, będzie napisane, jak faktycznie, praktycznie, dokładnie 1 września tutaj to wyglądało. I druga wojna światowa. Profesor Andrzej Nowak w takim krótkim... W krótkiej opowieści na temat Lublińca mówił o szpitalu psychiatrycznym, mówił o eksperymentach na dzieciach. Tak, miało to tutaj miejsce. Tutaj w Lublińcu mieszkał niemiecki doktor, który nazywał się Ernst Buchalik i przeprowadzał doświadczenia na dzieciach, które mieszkały w zakładzie psychiatrycznym. One tutaj były przywożone, mówiono tym dzieciom, że jadą na kolonie do sanatorium. Na tych dzieciach przeprowadzono eksperymenty. Tych dzieci zmarło dokładnie 156 i jest pomnik ku czci tych dzieci na cmentarzu przyzakładowym w Lublińcu. Trzeba tutaj jeszcze dodać, że pan dr Ernst Buchalik był po wojnie sądzony za te zbrodnie. No niestety doznał totalnej amnezji, nic nie pamiętał i umarł jako szanowany obywatel Republiki Federalnej Niemiec. Czy te tradycje wojskowe są przez komandosów kontynuowane? W swoisty sposób śpieszę potwierdzić, że tak, bo oczywiście zacząć trzeba od tego, że stacjonujemy w koszarach 74. Górnośląskiego Pułku Piechoty. Internat garnizonowy jest położony przy ulicy 74. Górnośląskiego Pułku Piechoty. Corocznie już od, panie Marianie, 8 lat. Od 8 lat uczestniczymy czynnie, dając wojskową asystę honorową, oprawę corocznych zjazdów Stowarzyszenia Rodzina Wojskowa 74. Górnośląskiego Pułku Piechoty. Współpracujemy również, króciutko uzupełnię, w kultywowaniu tradycji, w rozumieniu takim, że w sali tradycji jednostki jest miejsce, gdzie pamiątki po jednostce są gromadzone. A kto jest patronem jednostki? Kontynuuujemy tradycję 8 formacji. Są to pierwszy pułk specjalny komandosów, 62. kompania specjalna, bataliony Armii Krajowej Zośka, Parasol i Miotła, polski samodzielny batalion specjalny, samodzielna kompania komando i, jeśli nie pominąłem kogoś, to pierwszy batalion szturmowy z Dziwnowa. Tacy są patroni. Bardzo serdecznie dziękuję. Krótka wizyta w studio. Łatwiej skakać na spadochronie, czy łatwiej odpowiadać na pytania? No, trudno mi się oceniać w tym wymiarze, ale rzeczywiście myślę, że jedno i drugie wymaga treningu. Z tym mikrofonem to pewnie musiałbym trochę poćwiczyć. Zastanawiałem się, czy można by było, lecąc na spadochronie, zrobić wywiad radiowy. Panie redaktorze, zapraszam na skoki. Dziękuję bardzo. Nigdy nie skakałem, ale podskakiwać na przykład potrafię. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan major Mariusz Jakubowski był naszym gościem. W tej chwili za 5 minut godzina 8. Poranek wnet. Ranek wnet. W Radiu Nadzieja i w Radiu Warszawa za 3 minuty godzina 8 łączymy się z panem Janem Bogatko, który w języku niemieckim słuchał komentarza do wczorajszego meczu Brazylia-Niemcy. Dzień dobry, tak, słuchałem tego komentarza w języku niemieckim, nie tylko w telewizji, ale także przez otwarte okno. Trąby, gwizdy, petardy, czegoś takiego nie słyszałem. Wydawało mi się, że jest to po prostu Sylwester, ale spojrzałem na kalendarz i przekonałem się, że nie. Jak zwykle tego typu mecze oglądam rzadko. Na ogół mecz finałowy w Mistrzostwach Świata zwraca moją uwagę, ale ten hałas tak zintensyfikowany kazał mi włączyć telewizor i proszę, to co zobaczyłem, po prostu nie zmieściło mi się w głowie. Nie widziałem czegoś takiego, żeby w 6 minut bić 4 gole. No, to było możliwe na moim podwórku, kiedy grałem w piłkę nożną, mając lat 9,
10 powiedzmy, ale dzisiaj jest to zupełnie nie do przyjęcia. No i wcale mnie nie dziwi, kiedy Bill Zeitung, czyli największy tabloid niemiecki, mówi: cud z Belo, tak płacze Brazylia, a teraz dawać Holendrów. Holendrzy będą grać dzisiaj, a później zobaczymy, kto będzie, czy będą to Holendrzy, czy będzie to Argentyna. Podkreśla się i mówi, bo spojrzałem sobie do różnego rodzaju mediów, jak oceniają ten mecz gazety. Oczywiście wszystkie świętują wielkie zwycięstwo Niemiec. Od Mistrzostw Świata 1954 roku, to ten słynny cud w Bernie, jeszcze wtedy oglądałem, nie można powiedzieć oglądałem, słuchałem w radio meczów międzynarodowych zwłaszcza. W każdym razie początkowo prowadzili Węgrzy, a później to się zmieniło na korzyść Niemiec. Tu było odwrotnie. Tutaj na cud w Belo tylko mogli liczyć Brazylijczycy. Niestety nie udało im się. Tak płacze Brazylia i rzeczywiście, rzeczywiście płacze. Niemcy są zachwyceni. Żadnych błędów. Bezbłędne zwycięstwo historyczne. No proszę. To jest rzeczywiście bardzo ważny dzień dla Niemiec. W zasadzie dzisiaj powinien być też dzień wolny od pracy. To znaczy ja uważam, że on będzie wolny od pracy, bo nikt w pracy nie zajmie się czymkolwiek innym jak oceną tego meczu. Bardzo serdecznie dziękuję za poranną korespondencję. Jan Bogatko będzie też obserwował finał Mistrzostw Świata, w którym na pewno będą brali udział Niemcy. A z kim? Czy wygra Messi, czy wygra Holandia? Tego dowiemy się dziś wieczorem. Teraz jest godzina 8. My jesteśmy na rynku w Lublińcu. Łączymy się z Warszawą, a tam Aleksander Wierzyński. 2, 1, 0. Kurier poranny. No na piatę paura! Przed mikrofonem Aleksander Wierzejski. W Sejmie będzie dziś rozpatrywany zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość wniosek o wotum nieufności dla ministra spraw wewnętrznych Bartosza Sienkiewicza oraz rządu jako całości. W tej sprawie trwały w koalicji PO-PSL negocjacje. Widać, zakończyły się pozytywnie, gdyż wczoraj liderzy PSL-u oświadczyli, że w obu sprawach zagłosują za rządem. Zdaniem analityków dzisiejsze głosowanie warto jednak obserwować, gdyż okaże się, ilu posłów opozycji rzeczywiście opowiada się za odebraniem władzy aktualnemu układowi. Kolejną sprawą wartą uwagi jest ewentualne wystąpienie na mównicy sejmowej profesora Piotra Glińskiego. PiS wysunął jego kandydaturę na premiera rządu technicznego. Marszałek Sejmu, działaczka Platformy Obywatelskiej Ewa Kopacz, sprzeciwia się, by profesor Gliński bezpośrednio przemówił do posłów. Tymczasem PiS ma argumenty konstytucyjne i powołuje się na kazus z przeszłości. Jako desygnowany na premiera wystąpił w Sejmie Tadeusz Mazowiecki, który wówczas nie był posłem. Wczoraj nad losem ministra Sienkiewicza obradowała Sejmowa Komisja Spraw Wewnętrznych. Wniosek o odwołanie zaopiniowała negatywnie. Minister wysłuchał zarzutów wysuwanych przez posłów, po czym oświadczył, że w aferze taśmowej uważa się za osobę poszkodowaną. Odniósł się też do treści rozmów z Markiem Belką i powiedział, że nie było w nich zakulisowych targów w sprawie finansowania przez Narodowy Bank Polski deficytu budżetu państwa w zamian za zmiany kadrowe w rządzie. Nie było też rozmowy na temat niedopuszczenia do zwycięstwa wyborczego opozycji. W opinii Sienkiewicza treść rozmowy z punktu widzenia prawnego i politycznego miała charakter absolutnie neutralny. Kolejnym elementem, który można powiązać z tak zwaną aferą taśmową, jest kara o wysokości 500 000 zł nałożona na wydawcę wprost przez Komisję Nadzoru Finansowego. Platforma mediowa Point Group ma zapłacić za naruszenie przepisów dokonane w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych za rok 2009 i 2010 oraz w śródrocznych sprawozdaniach finansowych za rok 2010. Prezes spółki Michał Lisiecki nazwał tę decyzję skandaliczną i zapowiedział złożenie odwołania. Jednak afera taśmowa i ujawnione w niej bulwersujące wystąpienia wysokich urzędników państwa nie zajmują całego czasu w prorządowych mediach.
Tam dowiemy się m.in. o profesorze Bogdanie Chazanie, dyrektorze Stołecznego Szpitala Świętej Rodziny. Powołując się na lekarską klauzulę sumienia, odmówił on zabicia nienarodzonego dziecka poczętego w drodze procedury in vitro, co media przemilczały wcześniej. W rezultacie rozpętano nagonkę wobec profesora i jego poglądów. W związku z tym pada pytanie, czy bycie katolikiem jest w Polsce zgodne z prawem. Dziś odpowiedzi udzieli m.in. warszawski ratusz, który badał, czy w podległym miastu szpitalu postępowano zgodnie z obowiązującym prawem i sztuką medyczną. O godzinie 10.30 wyniki zaprezentuje prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Walc, a transmisję na żywo zapowiada m.in. internetowa telewizja Razem TV. Wojująca lewica zapowiada walkę, m.in. Sojusz Lewicy Demokratycznej powiadomił wczoraj prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa. To jest prezydent miasta Hanny Gronkiewicz-Walc i SLD domaga się dymisji profesora Chazana. Przypomnijmy, że kilka tygodni po wakacjach odbędą się wybory samorządowe. Pani Gronkiewicz-Walc zapowiada ubieganie się o kolejną kadencję, a wśród jej dotychczasowych osiągnięć jest słynna tęcza, jaka zdobi Plac Zbawiciela. Do akcji przeciwko profesorowi Chazanowi dołączył też minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. Będący pod jego nadzorem Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na szpital imienia Świętej Rodziny karę w wysokości 70 tysięcy złotych. Kontrolę w tej placówce przeprowadził też konsultant krajowy do spraw ginekologii oraz rzecznik praw pacjenta. Ukraina. Prezydent Petro Poroszenko odwiedził Słowiańsk, spotkał się tam z żołnierzami i zapowiedział odbudowę dostaw prądu, wody oraz przywrócenie prawa i porządku. Zaoferował rebeliantom bezpieczeństwo w przypadku złożenia przez nich broni. Poroszenko powiedział też, że wyzwalanie Doniecka i Ługańska nie będzie przypominało walki rosyjskich wojsk w Groznym, czyli że oba te ośrodki nie zostaną zrównane z ziemią przez armię. W porównaniu do minionego tygodnia terytorium kontrolowane przez separatystów skurczyło się o połowę. Spadło morale bojowników. Są oni dość szczelnie otoczeni przez wojska ukraińskie, które, jak się wydaje, skutecznie odcinają im dostęp do rosyjskiej broni i uzupełnień. Pojawiają się też informacje o braku gotówki. Rosyjscy najemnicy domagają się od swoich hersztów wypłaty. Ci z kolei mówią o zajęciu gotówki w ukraińskich bankach. Rosja domaga się od Unii Europejskiej zdecydowanej reakcji na działania zbrojne Ukrainy. Wczoraj Kreml doczekał się odpowiedzi wysokiego przedstawiciela do spraw kontaktów zagranicznych, czyli biuro pani Catherine Ashton, które uznało, że Ukraina ma prawo do obrony suwerenności i porządku prawnego na swoim terytorium. Na arenie międzynarodowej pozycję sojuszników Ameryki pogarsza kolejna afera szpiegowska. Rok temu pojawiły się nagrania Edwarda Snowdena, teraz ujawniono działania 30-letniego pracownika Bundesnachrichtendienst, czyli niemieckiego wywiadu, który miał przekazywać Amerykanom tajne informacje dotyczące prac komisji śledczej Bundestagu, jaka bada stopień zaangażowania amerykańskiego wywiadu w Niemczech. Analitycy, w tym Piotr Maciążek z portalu Defense24, wskazują na korzyści, jakie na tej aferze zyskuje Rosja, która za jednym zamachem podkopuje negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowego i inwestycyjnego, czyli TTIP, oraz zmniejsza ryzyko sankcji skierowanych w rosyjski sektor energetyczny, jakie szykowane są w ramach reakcji na rosyjskie próby destabilizacji Ukrainy. Powiedzmy jeszcze, że niemiecki koncern energetyczny E.ON pozwał do sądu arbitrażowego w Sztokholmie Gazprom. Niemcy domagają się obniżenia ceny błękitnego paliwa, co przewiduje kontrakt sprzed 2 lat. W ubiegłym roku pojawiła się informacja, że E.ON rozważa zerwanie umów z Gazpromem, gdyż rosyjski gaz jest dla niego za drogi, a Rosjanie nie są dobrym partnerem handlowym. Równocześnie w zeszłym roku E.ON podpisał kontrakt na dostawę gazu z Kanady. Koncern przynosi straty. W 2012 roku było to ponad 2 miliardy euro, a teraz zadłużenie koncernu wynosi 40 miliardów euro. Kończymy informacją z Białorusi. Tam od wczoraj wojskowi, milicjanci i funkcjonariusze Ministerstwa do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych mają zakaz posiadania karty Polaka. Zakaz nie dotyczy jednak żołnierzy służby zasadniczej oraz, co ciekawe, funkcjonariuszy KGB, prokuratury, Komitetu Śledczego i Centrum Operacyjno-Analitycznego przy prezydencie Republiki Białoruś. Czyli oni Polakami mogą sobie być. I to był Kurier. 2, 1, 0. Kurier przygotowała Spółdzielcza Agencja Informacyjna. No na wiatę, paura! Reklama.
Ma wiele twarzy. Uwodzi tajemnicą i zachwyca urodą. Rozkochuje w sobie na zawsze. Podkarpackie. Daj się ponieść wędrówkom. Daj się porwać emocjom. Poznaj podkarpacką nowoczesność. Odkrywaj tajemnice Bieszczad i Roztocza. Podkarpackie. Tak wiele oblicz do odkrycia. Tak blisko do zachwytu. Odwiedź Podkarpackie. Domus Mater to nowy hotel w dzielnicy Podgórze w Krakowie. Przytulne, nowoczesne i komfortowe pokoje, smaczne jedzenie, kącik zabaw dla dzieci, darmowe Wi-Fi. Kaplica czynna całą dobę, klimatyczna biblioteka, piękny ogród z kawiarnianym tarasem. Domus Mater usytuowany jest z dala od zgiełku i hałasu, a tylko 5 minut tramwajem od centrum. Zapraszamy! www.domusmater.pl. I po reklamie. Radiowy słup ogłoszeniowy. Czas na zmianę. Rozmowa z Jarosławem Kaczyńskim. Nie zburzono Bastylii. Okrągły stół na pewno tym nie był. Dzień 4 czerwca 89 też nie. Nie wiadomo, gdzie kończy się PRL, a zaczyna wolna Rzeczpospolita. To słowa Jarosława Kaczyńskiego z książki Czas na zmianę, wydanej przez edycję spotkania ze wstępem profesor Jadwigi Staniszkis. Poleca książkę Piotr Jegliński. Książka Czas na zmiany. A my podziękowanie. Partnerem poranka jest hotel Alhar. www.hotel.alhar.pl. To jest hotel z pomysłem, to jest hotel, w którym spędziliśmy noc i widzieliśmy mecz Brazylia-Niemcy 7-1. I przypominam Państwu o recitalach Ryszarda Makowskiego na jarmarku Wnet przy ulicy Ząbkowskiej. Te recitale są o godzinie 12, natomiast jarmark jest od godziny 8 do godziny 15. Po słupie. A my jesteśmy na rynku w Lublińcu, zespół Halka w pełnym składzie, uśmiechnięty, radosny pan Jan Mańka w studio. Witam ponownie. Liczne nasze grono naszych sympatyków i członków zespołu pieśni tańca Halka wita również i zapraszamy ponownie do wysłuchania naszej kultywującej nasze obyczaje i zwyczaje pieśni śląskiej, którą zaprezentują nasi licznie przybyli członkowie, jak pan redaktor słusznie zauważył. Niebo, duchy, niebo, jak to górnikowi, zawali se fajka, idzie ku szybowi. Żubilanta, 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 brawo, bijemy brawo, pewno Państwo w domach również biją brawo. Przypominam, słuchają Państwo Poranka Wnet w Radiu Warszawa i w Radiu Nadzieja, poranek z rynku w Lublińcu. Patrzymy na niebo, nadciągnęły chmury, ale te chmury na razie nie wyglądają groźnie. Wywiad Wnet. I wnet łączymy się ze Strasburgiem, gdzie jest pani poseł Jadwiga Wiśniewska. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Ja już witam z Warszawy. Wczoraj wieczorem późno przyleciałam do Warszawy. Pozdrawiam z Warszawy. Zna pani ten rynek, na którym jesteśmy. Jesteśmy przed pasażem handlowym i teraz patrzę, złota podkowa. Zna pani ten pasaż handlowy?
Tak, tak. W ogóle rynek w Lublińcu jest bardzo piękny i wszystkich zapraszam do Lublińca. To wyjątkowe miasteczko w województwie śląskim, klimatyczne, pełne uroku, a przede wszystkim mieszkają tam świetni ludzie. Proszę powiedzieć, co zdarzyło się w Strasburgu? Ja wróciłam wczoraj z Brukseli, wczoraj konstytuowały się komisje. Będę pracowała w Komisji do Spraw Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego, Zdrowej Żywności, w Komisji do Spraw Kultury i Edukacji i w Komisji tak zwanej kobiecej. To są... Aż trzy komisje zostały mi przydzielone. To są trzy ważne komisje, a proszę powiedzieć, czy jakiś polityczny sukces odnieśliśmy w Brukseli? Oczywiście, że tak. Mnie bardzo zależało na tym, żeby być w Komisji Środowiska ze względu na konieczność renegocjacji pakietu klimatyczno-energetycznego, który dławi polski przemysł, polską gospodarkę. Więc mam nadzieję, że ta praca w Komisji Środowiska, która bardzo zazębia się z Komisją Przemysłu, jeśli chodzi o renegocjację pakietu klimatyczno-energetycznego, będzie owocna. Mam nadzieję również, że będzie szansa na renegocjację pakietu, aby dać oddech polskiej gospodarce. Warto przy tej okazji powiedzieć, że województwo śląskie jest w ostatnich latach najszybciej wyludniającym się regionem w Unii Europejskiej. Tak więc potrzebujemy świeżego powietrza. Jeśli zaś chodzi o sukcesy Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim, to chcę podkreślić, że mamy wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego, jedynego Polaka w tym gronie, pana europosła Ryszarda Czarneckiego. Wśród pięciu kwestorów Parlamentu Europejskiego znalazł się parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości, został wybrany przez Parlament w Strasburgu na posiedzeniu plenarnym pan profesor Karol Karski. Pani minister Fotyga będzie przewodniczącą podkomisji do spraw bezpieczeństwa i obrony. Będziemy mieć również swoich wiceprzewodniczących w wielu komisjach, tak więc sukcesów dużo. Prawo i Sprawiedliwość jest we frakcji konserwatorów i reformatorów. Jesteśmy trzecią frakcją w Parlamencie Europejskim, a więc frakcją bardzo znaczącą. Wylądowała pani w Warszawie, a w Warszawie centrum jest Europejskim Centrum Rozmaitych Afer. Dzisiaj przeczytaliśmy, że wydawca tygodnika Wprost i tygodnika Do Rzeczy został ukarany karą 500 tysięcy złotych za jakieś formalności, jeśli chodzi o sprawozdanie na giełdzie. To jest jedna informacja. Inne, prezes Jarosław Kaczyński spotkał się ze Zbigniewem Ziobro, a w polskim parlamencie będą kolejne głosowania wotów nieufności. Co pani o tych sprawach wie? Rzeczywiście w Warszawie atmosfera bardzo gorąca, nie tylko ze względu na upalną pogodę, ale przede wszystkim na tę temperaturę polityczną. Lato w Polsce zapowiada się w polityce bardzo gorąco. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość przedstawi wniosek o konstruktywne odwołanie rządu, również o odwołanie ministra Sienkiewicza. Pan premier Kaczyński spotykał się z posłem Zbigniewem Ziobrą. Dziś Polska jest w wielkiej potrzebie. Polska prawica potrzebuje konsolidacji również po to, żeby odwołać ten rząd, który Polskę lekceważy, który lekceważy Polaków. Ujawnione przez tygodnik Wprost nagrania pokazują stosunek władzy do państwa, stosunek władzy do Polaków. Tej władzy nie obchodzi, jak żyje się Polakom, nie obchodzą jej problemy Polaków, brak pracy, zapaść w służbie zdrowia, w edukacji. To jest władza, która utrzymuje się na tych stołkach tylko i wyłącznie dla siebie, aby wypełnić swoje interesy,
która odwraca się plecami do obywateli. Kompromitacja tego rządu jest okropna i uważam, że uważamy jako partia, największa partia opozycyjna, że czas, aby ten zły rząd odwołać, aby dać szansę Polsce na rozwój. I na wstępie naszej rozmowy mówiłam o gospodarce, o potrzebie renegocjacji pakietu klimatyczno-energetycznego. W tych nagranych rozmowach, które ujawnił Tygodnik Wprost, słyszymy, czym są polskie inwestycje. Pada bardzo brutalne, bardzo brzydkie określenie, ale też obrazujące stan, w jakim są polskie inwestycje. Więc jeśli rząd nie dba o Polaków, nie dba o polską gospodarkę, czas pokazać mu czerwoną kartkę. Dzisiaj będzie czas sprawdzania w polskim parlamencie. Czy rzeczywiście oprócz Prawa i Sprawiedliwości są jakiekolwiek partie opozycyjne w stosunku do rządu, czy jest grupa klakierów, która uda, że tak w zasadzie no stało się niewiele i my tutaj nie będziemy ręki przykładać do odwołania rządu Donalda Tuska. Ja pracując w parlamencie polskim wielokrotnie widziałam, jak ta koncesjowana opozycja w momentach kluczowych zachowywała się w taki sposób, aby poprzeć Donalda Tuska. Dziś należy postawić pytanie, na ile Platforma jest obywatelska, a na ile jest sitwą kolesi, którzy utrzymują się na stanowiskach tylko i wyłącznie po to, żeby grabić Polskę. Z Warszawy europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Jadwiga Wiśniewska. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam Lubliniec, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Wnet. Dziękuję uprzejmie. Poranka Wnet w Radiu Warszawa i w Radiu Nadzieja, a w naszym studiu jest pani Irena Dyczkowska. Dzień dobry, dzień dobry pani. Dzień dobry. Rozejrzę się, zobaczę. Jest drugi mikrofon. Gospodar Lubliniec, jest pani radną, jest pani mieszkanką. Lubliniec i gospodarka. Takie jest hasło naszej rozmowy. No tak, no ja bardzo ubolewam, że właśnie tutaj u nas gospodarka rozraża się w kierunku wielkopowierzchniowych sklepów. Są to obce rzeczy, prawda, nie, u nas likwiduje się wszystkie małe, na przykład na rynku jest pełno zamkniętych sklepików, zamykają się sklepy, a otwiera się właśnie wielkopowierzchniowe. Ale jest jakaś specyficzna cecha tych sklepów, jest dookoła w Lublińcu i dookoła Lublińca dużo? Bardzo dużo jest właśnie. I ostatnio również został wielkopowierzchniowy sklep otwarty na obrzeżach miasta Lublińca. No więc, no to po prostu wykańcza nas. Mnóstwo osób jest bez pracy, bo oni muszą zamyka się te sklepy i ludzie zostawają bez pracy, bez niczego. Ale żeby otworzyć sklep wielkopowierzchniowy, to potrzebna jest zgoda. Zgoda oczywiście władz lokalnych, tak, wydają no taką. Jest, to jest nasza władza lubi właśnie takie. Lubi sklepy wielkopowierzchniowe, tak, lubi robić zakupy z wózeczkami w sklepie obcą banderą, ale to jest tak, że jeżeli władza lokalna popełnia błędy, pani mówi o tych błędach, a jest wybierana, to dlaczego jest wybierana? Jakie ma zalety? Dlatego, że mieszkańcy z kolei jest osoby, które po prostu uwielbiają jeździć, uprawiają turystykę właśnie do tych sklepów, prawda? Są one w różnych odległościach, w centrum też mamy bardzo dużo, ale w różnych odległościach, no i oni sobie po prostu jeżdżą od rana po tych sklepach i kupują. Ale jeśli sobie jeżdżą i kupują, znaczy, że mają pieniądze, mają za co kupować, to znaczy, że mają pracę, znaczy, że są dostatni i żyje im się dobrze. Nie, raczej dobrze nie ma, nie dobrze żyją, ale to po prostu tak jest. Czasami jeżdżą i kupują, czasami nie kupują, ale chodzi o to, żeby to widzieć, żeby tam bywać w tych sklepach. To jest taka jak gdyby normalne takie życie towarzystwo ze sklepami wielkopowierzchniowymi. W Lublińcu, mieście, któremu patronuje święta Edyta Stein, wygrywa Platforma Obywatelska wybory. Tak. A dlaczego? No nie wiem. Bo są najlepsi? No to chyba nie.
Nie wiem dlaczego. Może taki poziom jest myślenia, nie wiem. Może znajdziemy odpowiedź na to pytanie w dzisiejszym poranku, choć w dzisiejszym poranku to nie jest nasz najważniejszy problem i najważniejsze pytanie. Jakie jest pani ulubiona kamienica tutaj na rynku? Może ta szkoła muzyczna właśnie. A z tym balkonem bardzo piękny. Chodziła pani do tej muzycznej szkoły? Nie, niestety nie, nie. Ale miasto jest rozśpiewane. Tak, bardzo pięknie, tak. To jest właśnie kultura. A pewno nie jest pani specjalistką od piłki nożnej, ale mecz też wczoraj nie. Pani oglądała? Nie oglądałam, nie. No to szczęśliwa osoba. My jesteśmy na rynku w Lublińcu, rozglądamy się i patrzymy, bo są w naszym studio goście, pan Andrzej Gawron jest osobą, która nas w każdym mieście i w każdym punkcie musimy mieć kogoś, kto nas po tym mieście oprowadzi, który nam opowie, co w tym mieście jest. A wczoraj byliśmy bardzo zaskoczeni, bo pan Andrzej Gawron niedaleko stąd, w Pawełkach, w ośrodku, powiedział, będzie spotkanie. Myśleliśmy, że to będzie niewielkie spotkanie. Okazało się, że właściwie można powiedzieć, kilkadziesiąt osób uczestniczyło w tym spotkaniu z nami. Dzięki temu poznaliśmy w pigułce szybko przy ognisku również, co tutaj się dzieje. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam słuchaczy Radia Wnet. Poranka Wnet w Radiu Nadzieja, Radiu Warszawa i w Radiu Wnet. Mamy porozmawiać o gospodarce. Usłyszeliśmy o... Dziękuję bardzo za wczorajsze przyjęcie i za to, że dzisiaj możemy być pod Złotą Podkową. Złotą Podkową. Wczoraj byliśmy na ośrodku szkolno-młodzieżowym na Pawełkach. Miejsce bardzo piękne. Zapraszam wszystkich, którzy będą w okolicach Lublińca. Jest to nocleg, który jest w środku lasów i rzeczywiście to można doskonale wypocząć. I pooddychać, zagrać w tenisa, ale żeby grać tego w tenisa, żeby odpoczywać, trzeba na to wszystko zarobić. Jak zarabia się w Lublińcu? No zarabia się w Lublińcu ciężko. Powiem tak, że no czasy może kiedyś były lepsze. W tej chwili rzeczywiście, jak już tutaj pani przedmówczynia mówiła, pani Irena, jest sytuacja taka, że ten handel, który się kiedyś w Lublińcu toczył, tutaj gdzieś w tych okolicach rynku, w tych dróżkach, które dochodzą do rynku, umiera. Są te sklepy wielkopowierzchniowe, które niestety no są takim lejem wysysającym kapitał z naszego miasta, tak? Tutaj można przejść niedaleko w jedną ulicę, w drugą i zobaczyć, ile punktów handlowych jest zamkniętych, ile jest lokali handlowych do wynajęcia. Może to jest taka specyfika czasów, ale wydaje mi się, że jednak w Lublińcu, który ma ponad 20 tysięcy mieszkańców, ilość tych sklepów wielkopowierzchniowych jest jednak troszeczkę za duża, tak? Są oczywiście takie elementy tutaj biznesu większego, które się rozwijają i to jest na plus i dla samorządu, który tutaj działa, jest specjalna strefa ekonomiczna w Lublińcu przy ulicy Klonowej, gdzie powstają nowe miejsca pracy, powstają nowe fabryki, ale no, ten handel tutaj jednak obumiera, tak? Ten kapitał, który jest w Lublińcu, zostaje jednak wyprowadzony na zewnątrz. Może trzeba pomodlić się do świętego Mikołaja, który jest patronem najstarszego kościoła, kościoła w Lublińcu. Ale liczy się też modlitwa i czyn. No, modlitwą, samą modlitwą, jednak czynem też trzeba zdziałać tutaj coś, żeby władze jednak bardziej doceniały, może wspomagały przedsiębiorców lokalnych, ale, bo to też jest dobra inwestycja. Ale mówimy o władzach, a pomówmy o sobie. Co pan tak robi? Ja od 20 lat prowadzę firmę tutaj właśnie w Lublińcu. Jest to firma z branży usługowo-handlowej, telekomunikacyjnej, systemów zabezpieczeń i rzeczywiście no, na tych przestrzeni 20 lat mogę widzieć właśnie, jak ta sytuacja gospodarcza Lublińca się zmienia. Tak? Obok mnie został zamknięty sklep, który jeszcze nawet dłużej prowadził działalność niż ja. Niestety, no warunki handlowe zmusiły go do tego, żeby jednak zakończyć działalność. Zakończyć działalność? Tak, no niestety taka jest realna sytuacja tych małych firm jednoosobowych, kilkuosobowych, handlowych szczególnie, które tutaj w Lublińcu funkcjonują. A co mogłoby
to zmienić? Co mogłoby zmienić? Moim zdaniem można podjąć przez władzę różne działania, tak? Można na przykład stworzyć tutaj inkubator przedsiębiorczości, gdzie taki inkubator na przykład jest w Kluczborku, jest w Tarnowskich Górach, jest w Częstochowie. Na pewno by to wspierało tych ludzi młodych, którzy chcą założyć swój własny biznes. Można by pomyśleć o jakichś instytucjach kredytów, gwarancjach kredytowych, tak? Powiązanych z samorządem. Powiem taki przykład z ostatniego tygodnia. Przez tydzień załatwiałem odnowienie kredytu obrotowego w banku, gdzie 20 lat mam konto bankowe, tak? Przez tydzień zbierałem dokumenty, zaświadczenie o zaniegnaniu z podatkami, zaświadczenie z ZUS-u, tak, że mam zapłacone ZUS, chociaż ten bank ma wgląd moje konto, widzi, że płacę podatki w terminie, widzę, że płacę ZUS w terminie, a mimo wszystko jest takie utrudnienie, po prostu biurokracja, no do potęgi można powiedzieć. Zresztą z tym prawdopodobnie się większość przedsiębiorców boryka. Może tak nawiążę do afery Amber Gold, tak, 2 lata firma pana prowadzącego Amber Gold nie płaciła podatków, nie była zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym, ale to było działalność na większą skalę, tak, a mali przedsiębiorcy niestety, nawet jeżeli chcą odnowić kredyt, muszą mieć zaświadczenia z wszelkich rodzajów instytucji. Tak jest. I co z tym zrobić? Co z tym zrobić? No tak jak mówię, no władza jednak samorządowa ma tutaj duże pole do popisu. Można wspierać lokalnych przedsiębiorców w przetargach i robić to zgodnie z prawem. Nie musi być tak, że firma wygrywa przetarg tutaj z drugiego końca Polski, gdzie są dodatkowe koszty transportu i dzieje się tak nie wiadomo dlaczego. Tak, to wszystko w rękach gospodarzy, żeby to wszystko pozmieniać. Bardzo serdecznie dziękuję za... Dziękuję również i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Pan Andrzej Gawron był naszym gościem. Dla Państwa, którzy słuchają od początku poranka, a nie wątpimy, że wielu spośród naszych słuchaczy słyszało o tym, że tu gdzieś w niedalekiej okolicy odkryto najstarszego dinozaura, raczej to, co po nim pozostało. I w naszym studiu goście, pani Joanna Wąskleta i pan Marek Błyszcz. Dzień dobry pani. Dzień dobry bardzo. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Opowiedzmy historię. To ja może powiem tylko, że to właśnie w gminie Pawonków, tutaj parę kilometrów stąd, w Lisowicach, w sołectwie Lisowice, odkryto właśnie skamieniałości smoka oraz dinozaura roślinożernego, a pasjonatem tego odkrycia jest właśnie pan Marek, który myślę, że wiele na ten temat może powiedzieć. Na początek drobne sprostowanie. Smok był drapieżnikiem, nie roślinożercą. Pan widział tego smoka? To, co po nim zostało. Wiecie, że tu w okolicach grasował kiedyś smok? Nie. No to teraz posłuchajcie. To posłuchajcie. Ten smok i co? Lisowice stały się areną takich dosyć spektakularnych odkryć w 2006 roku. Informacja została upubliczniona w 2008 roku w takim dosyć szerokim artykule w National Geographic, w polskiej edycji tego magazynu. Zostało opisane to dosyć szczegółowo, odkrycie, które jak gdyby zburzyło to, co do tej pory paleontolodzy na świecie wiedzieli. Ale co zburzyło i co nowego jest w tym odkryciu tego dinozaura smoka? Zmieniło to zupełnie pogląd na początki ewolucji dinozaurów drapieżnych. Zupełnie to, co wyobrażano sobie do tej pory, to, co wiedziano na ten temat, to odkrycie zmieniło to w sposób drastyczny, dlatego że do tej pory uważano, że pod koniec Triasu nie było jeszcze tak dużych dinozaurów drapieżnych. Ta ewolucja miała nastąpić nieco później, natomiast to odkrycie pokazało, że nastąpiło to o wiele, wiele wcześniej. Kiedy ten trias to kiedy był? Jest to około 205 milionów lat. Trias generalnie rozciągał się od okresu około 250 do 200 milionów lat czyli temu. Czyli 200 milionów lat około temu biegał tutaj ten dinozaur, tak. I zakończył życie jedząc kolację albo śniadanie. Polował na dicynodonty, takie największe na świecie gady ssakokształtne, które też są sensacją tutaj. To jest w ogóle ciekawa historia z odkryciem tych zwierząt. Gady ssakokształtne były dosyć powszechnymi zwierzętami w Triasie. Znajdowane były w osadach środkowego Triasu, z początku Triasu. Natomiast tutaj rozrosły się do rozmiarów niebywałych, są największymi na świecie, osiągały wielkość ponad 2,5 metra. Takie były duże?
były największymi na świecie. Od tego odkrycia uwierzyła pani w smoki. Nie trzeba było uwierzyć, bo zobaczyła pani smoka. Tak, zobaczyłam, ponieważ w Muzeum w Lisowicach mamy nawet szkielet bardzo piękny, także zapraszamy wszystkich. A przy okazji właśnie też dla nas, jako do gminy, jest to szansa na ogromną promocję, którą myślę, że jeszcze musimy wykorzystać, ponieważ mamy w tej chwili bardzo małe muzeum, ale którego zresztą pan Błyszcz jest kuratorem, ale myślę, że tutaj właśnie chcemy w najbliższej przyszłości w szerokim gronie jakby rozpowszechnić też tą informację, no bo jak widzimy, nawet dzieci lokalne nie wiedzą o smoku. Także to jest też praca dla nas. Czyli musicie wyruszyć, bo pewno bajki o smokach ktoś wam opowiadał, prawda? Tak. I myślałyście, że to są bajki, a tymczasem prawdziwe smoki chodziły kiedyś tutaj, po tym miejscu, tylko wtedy nie było tutaj tak pięknego rynku. A jakbyś zobaczyła smoka, to co byś mu powiedziała? Chodź na kolację. Oj. Zaprosiłabyś go na kolację? I on by się zapytał, czy mam cię zjeść, czy mam być zjedzony? Masz się zjeść. Że smok by cię zjadł? Ty byś zjadła smoka? Tak. Myślisz, że smaczny byłby ten smok? Nie. Ale sobie wyobrażacie tego smoka pewno bardzo dobrze. Straciłem przez te pytania wątek. Na czym skończyliśmy naszą rozmowę? Na tym, że dużo pracy przed nami, aby smoka rozpowszechnić i w lokalnej wiedzy, ale też tak w lokalnej świadomości mieszkańców, ale też ogólnopolskiej. Ale rzeczywiście to jest tak, że to było ważne z punktu widzenia wiedzy, światowej wiedzy, odkrycie tutaj. Tak, to myślę, że tutaj pan sprostuje, jeżeli się pomylę, ale to zadało kłam właśnie takiemu szybkiemu wymarciu dinozaurów między jednymi a drugimi, bo okazało się, że był pradawny i teraźniejszy jakby na tamte czasy i nikt się tego nie spodziewał. I to też taka, myślę, lekcja pokory dla naukowców, że nie można od razu wszystkiego zakładać, tak przynajmniej wyczytałam. Odkrycie było na tyle interesujące, że ściągnęło do Lisowic takie sławy światowej paleontologii, jak pan profesor Benton z Bristolu, czy naukowcy ze Stanów Zjednoczonych. Także myślę, że sam fakt pojawienia się tych panów w wyrobisku w Cegielni Lipie. Bo to było, bo jak doszło do tego odkrycia? Pan Robert Bożyński, taki profesjonalny kolekcjoner, który od 30 lat gromadzi skamieniałości z całego świata, poszukiwał w różnego rodzaju miejscach, takich odkryciach, jak właśnie cegielnie czy żwirownie, poszukiwał skamieniałości roślin, zwierząt, znalazł pierwsze kości, poinformował o tym panów z Polskiej Akademii Nauk, no i tak się potoczyło. Od razu wiedział, jakie to jest odkrycie, jakiej rangi to jest odkrycie? Nie, absolutnie. Badania nad znaleziskiem trwały 2 lata. Kości pierwsze zostały znalezione w 2006 roku, natomiast opublikowano tą informację dopiero w 2008. Czy obcowanie z tym dinozaurem, smokiem, zmieniło coś w pana życiu? Moje zainteresowania zawsze krążyły gdzieś tam wokół fascynacji życiem na Ziemi, światem. Także byłoby to jakby takie uzupełnienie moich dotychczasowych zainteresowań, pasji. A z czego pan żyje? Ja byłem kierownikiem produkcji do niedawna w tej cegielni, w której odkryto właśnie te szczątki. Czyli cegielni nie ma, ale smok jest. Cegielnia w tej chwili niestety jest nieczynna, aczkolwiek mamy nadzieję na reaktywację. Bo została zamknięta z jakiego powodu? Technologia, w jakiej produkowano materiały budowlane, no była nie na dzisiejsze warunki budowlane. I co, jest smok, modernizuje, bo co, przychodzą ludzie? Ja myślę, że wcześniej czy później pojawi się inwestor, który zechce ten zakład reaktywować, być może również wykorzystać jak gdyby samo to odkrycie do celów. Jest taki austriacki inwestor, który ma większość cegielni w Polsce, nie tylko w Polsce, ale w Europie. Pan wie o tym. Tak, jak się nazywa? Wienerberger. I on, myśli pan, przejmie to? Nie, ja myślę, że będzie to raczej jakiś polski inwestor. Znajdzie się taki, który będzie odważny, żeby powalczyć z wielkim potentatem? No ja myślę, że tak. A co pan myśli, co o polskiej polityce? Polityka generalnie jest jakoś obca mi bardzo, więc specjalnie się nie angażuję w życie polityczne. Samorządowe jak najbardziej, natomiast polityczne... Samorządowe też polityka. No, ale bardzo lokalna. Ucieka pan od odpowiedzi.
Ale w każdym razie generalnie moje przekonania są prawicowe, także. Dobrze, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, ale to nie koniec naszej opowieści o miejscu, w którym jesteśmy. Wojciech Kurda pisze doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktorat z geografii i zajmuje się tym właśnie miejscem. O tym piszesz doktorat. Tak, dzień dobry Państwu. Zajmuję się dokładnie turystyką na obszarach leśnych, tutaj na obszarach przyrodniczo-cennych. Głównie tutaj wokół Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, w strefach podmiejskich, w strefach aglomeracyjnych, a właśnie w takim obszarze leży Lubliniec. I co się dzieje wokół Lublińca? Jakie atrakcje turystyczne możemy tu napotkać? Tak, jesteśmy na Górnym Śląsku i wiele osób, no Górny Śląsk kojarzy tylko, jak wiemy, z węglem, z zanieczyszczonym powietrzem, z kopalniami, a tak naprawdę pomimo tego, że jesteśmy na Górnym Śląsku, znajdujemy się w obrębie jednego z największych kompleksów leśnych w całej Polsce. Lasy Lublinieckie bądź Lasy Lublińsko-Tarnogórskie, różnie są nazywane, zajmują powierzchnię ponad 100 tysięcy hektarów. Także to jest powierzchnia porównywalna z na przykład z Puszczą Kambinowską czy z Puszczą Białowieską, a znajdujemy się w obszarze bardzo gęsto zaludnionym. Także naprawdę jest to rzecz wyjątkowa tutaj dla nas. Czyli to jest jedna z tych niespodzianek, które możemy przeżyć będąc na Górnym Śląsku. Tak, nie mówię o jakości tych lasów, bo to jest zupełnie inny temat, ale o sam fakt występowania tutaj takiego waloru w postaci lasów w obrębie województwa śląskiego, gdzie jest wysoko zaludniona aglomeracja. Ale powiedzmy o jakości tych lasów, co w tych lasach nie ma drzew? Czy są drzewa, ale no wiadomo, bliskość tutaj zakładów przemysłowych, no to jednak negatywnie wpłynęła na jakość tych drzew, pomimo wszystko. Są tutaj wokół Lublińca, są ścieżki rowerowe, jest taka turystyczna infrastruktura, czy tutaj można naprawdę odpocząć? Można odpocząć, jest zagospodarowanie turystyczne, jest gęsta sieć szlaków rowerowych. W samym Lublińcu tych szlaków rowerowych jest ponad 60 km, także można naprawdę odpocząć. Tym bardziej, że w obrębie tych lasów znajdują się liczne zbiorniki wodne, do których przyjeżdżają ludzie. Liczne ośrodki wypoczynkowe, hotele, także naprawdę. Ale to pytanie w takim razie, a jak z tego wszystkiego można stworzyć doktorat? Doktorat można z tego stworzyć, jest to temat bardzo ciekawy. Mówi Pan o tym, co pod ziemią jest, co jest na ziemi, co rośnie, co kwitnie i czy co? Nie, ja się zajmuję głównie turystyką. Turystyką na obszarach leśnych. I co można o turystyce na obszarach leśnych napisać? Można bardzo dużo napisać, naprawdę doktoraty pisze się z różnych dziedzin, z turystyki także i wyjątkowość tego miejsca, jak już powiedziałem, wysoka lesistość w obszarach, tutaj gdzie no mimo wszystko w okolicy dominuje przemysł, jest jednak rzeczą, która no wydaje mi się wymaga dokładniejszych badań. Oglądał Pan wczoraj mecz? Tak, oczywiście. A jaki był wynik? Bo już nie pamiętam. Jakby pan nie oglądał mecza, powiedziałbym panu wynik, to pewnie bym pan nie uwierzył. 7-1. Oglądałem mecz i jak pan powie, jaki był wynik, nadal w to nie mogę uwierzyć. Bardzo serdecznie dziękuję. My jesteśmy przed Państwową Szkołą Muzyczną pierwszego stopnia na rynku w Lublińcu. Jest zespół Halka w pełnym składzie. Zespół nie boi się smoków. Z przyjemnością by zaprosił smoka na kolację, chociaż podejrzewa, że smok mógłby być niesmaczny. A my co, zaśpiewamy, prawda? Jesteśmy gotowi? Oczywiście. A co zaśpiewamy? Kolejna śląska piosenka Koziery. Kiedy odzagrała muzyka, same chcą tańcować. La 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 la.
la 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 la. Kiedy ręce gra, muzyka same chcą tańcować. Mój syneć górnisty w tańczykiej kozieli gieli. Po tym jak mu panu przedziałby wszyscy cwają. La 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 la. Bardzo pięknie, ale ten okrzyk możemy, możecie powtórzyć? I tak, to można, to rzeczywiście tak na rynku w Lublińcu taki dźwięk piękny, przeszywający, piosenka piękna. I tak zastanawiam się, patrząc na te stroje ludowe, patrząc na zespół, myślę, że zaprosiłbym pana do studia na poważną rozmowę. Wygląda na to, że do takiej poważnej rozmowy... Nie dlatego, że tak poważnie wygląda. Tak. Krzysztof Skowroński. Witold Polak. Witam. Z Witoldem Polakiem. Zbieżność nazwisk z prymasem Polski Wojciechem Polakiem przypadkowa czy nie? Przypadkowa. Ale możemy o Polsce porozmawiać. Możemy. No to startujemy. Od jakiego punktu byśmy wystartowali? Jeśli chodzi o Polskę, czy chodzi o naszą małą ojczyznę tutaj o Polskę. Poważna rozmowa na temat Polski. Patrzymy, mamy dzieje Polski ze sobą. Profesor Andrzej Nowak patrzy na nas z plakatu. Stoimy na środku rynku miasta granicznego II Rzeczpospolitej. Ten rynek nie był zniszczony i patrzymy przez dzieje Polski na naszą współczesność. I jakie jest pana pierwsze zdanie? No cóż, Lubliniec jako miasto graniczne, kiedyś graniczne miasto z Niemcami tutaj. Mimo tego, że graniczyło, no nie było praktycznie tak zniszczone. Stary rynek zachował się praktycznie w takiej samej wersji, w której pierwotnie istniał. I tak do dzisiaj się praktycznie ten rynek zachował. Śpiewa pan w zespole Halka, ale to nie jest pana główne życiowe zajęcie. Zajmuje się pan czym? No proszę pana, ja to chyba jestem takim żywym dowodem tego, że pracuję. W zespole jestem od 43 lat. Jestem radnym miasta Lublińca. Jestem instruktorem, kierownikiem zespołu. Cóż więcej można powiedzieć? Kocham to, co lubię. To kocham to, co robię. To, co robię. Tak, tak. Kocha pan to, co robi. Czyta pan czasami gazety? Ogląda pan czasami wiadomości, czy nie? Zdarza się. Jak pan ogląda, jak pan dowiaduje się o tym, co dzieje się w Warszawie, to na co pan zwraca uwagę? Wie pan co, nie chcę do tych spraw podchodzić zbyt poważnie, bo czasem uważam, że to są po prostu parodie i panowie odpowiedzialni za naszą politykę, czy z jednej, czy z drugiej strony, powinni się czasem opanować to, co mówią, to, co robią. Bo jak twierdzą wspólnie wszyscy dla ojczyzny, dla Polski, dla tej pięknej naszej ojczyzny, to wydaje mi się, że troszeczkę nie w tą stronę, co robią. Bo dla mnie robić razem to wspólnie. Jak to się mówi przysłowiowo, ten wóz ciągnąć w jedną stronę. Ale czasem mam wrażenie, że ciągną go w dwie strony. Łatwo powiedzieć wspólnie, jak są różne pomysły, to pewnych rzeczy wspólnie nie można zrobić. Jeden chce to, drugi chce tamto. W Lublińcu też myślę, że Rada nie jest jednomyślna i nie robicie wszystkiego wspólnie, tylko też macie swoje spory i pewne spory, które trwają od lat. No też są, oczywiście, że są spory, ale mi się wydaje, że logika powinna zawsze zwyciężyć, bo jeżeli jest ktoś, kto poprowadzi ten cały, że tak powiem, wóz,
do przodu, to trzeba go wspierać. Jeżeli to idzie w dobrą stronę, to nie widzę problemu, żeby to przeszkadzać, tylko raczej wspierać. A myślę, że nasza ojczyzna tutaj, ta malutka po Lublińcu, widać, jak przez ostatnie 10-15 lat się zmienił. To jest bardzo duży pozytyw. Zmieniły się... co się zmieniło w Lublińcu? Proszę pana, cały Lubliniec się zmienił, zmieniły się okolice, dojazdy, obwodnice, park w Lublińcu się zmienia. Bardzo, to jest po prostu, by trzeba obejść cały Lubliniec i popatrzeć, jak jeszcze 10 lat temu wyglądał, jak dzisiaj wygląda. I myślę, że to jest duża zasługa właśnie gospodarza, który w tym kierunku idzie. Jakiś dzwonek zadzwonił. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Rynek w Lublińcu, patrzymy na zegarek. Która to może być godzina, jeśli za 12 minut godzina 9:00. Słuchają państwo Poranka Wnet. Niebo zachmurzone, ale słońce przebija się przez chmury i kolejny gość. Dzień dobry panu. Witam serdecznie. Kim pan jest? Jestem, nazywam się Krzysztof Zieliński, jestem rzecznikiem Stowarzyszenia Młodzieżowego Nieniwa. Co to za stowarzyszenie? Jest to stowarzyszenie młodzieży, które zajmuje się wspieraniem działań młodzieżowych. Działa pod patronatem, jako organizacja założona przez misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Misjonarze Oblaci są tu w Lublińcu? Tak, są tutaj w Lublińcu, nawet podwójnie. Są tutaj dwa domy oblackie, jeden w Lublińcu, drugi w Kokotku. Stowarzyszenie, które się zajmuje, ale czym się zajmuje stowarzyszenie? Co robicie? To jest pytanie szerokie. Zajmujemy się wszystkim tym, co może wspomagać młodzież i jakąś aktywizację, a też ewangelizację. Młodzież dzisiaj potrzebuje robić coś sensownego, coś ciekawego i to staramy się im dostarczać. Myślę, że najbardziej znani jesteśmy w Polsce z wypraw rowerowych zagranicznych, takie jak zeszłoroczna na Syberię, gdzie przez 2,5 miesiąca rowerzyści bez zabezpieczenia technicznego, ze własnym bagażem na rowerach przemierzyli 8300 km i dojechali do polskiej wioski Wierszyna. To jest jedna z rzeczy, którą robimy. Ale czy ty uczestniczyłeś w tej wyprawie? Ja uczestniczyłem wirtualnie, redagując relacje i mając pieczę nad tym, co się dzieje tutaj w Polsce. Zazdrościłeś kolegom, że jadą i jadą i jadą? No, nie jestem takim typem sportowca aktywnego, można by tak powiedzieć, przynajmniej jeśli chodzi o rower. Natomiast rzeczywiście widoki i to, co można było zobaczyć, i jakich ludzi spotkać, i doświadczyć tego folkloru tam w Rosji, jest rzeczą niesamowitą i na pewno bardzo mi się to podobało. W tych momentach niektórych, o których słyszałem, zazdrościłem, że rzeczywiście tam mnie z nimi nie ma. Relacje z tej syberyjskiej wyprawy pewno można zobaczyć na waszej stronie internetowej. Można zobaczyć na stronie internetowej, można też nabyć książkę, w której są zredagowane. Jest to też dodatkowa forma naszej promocji, też takiego wychodzenia na zewnątrz do ludzi. Wyprawa rowerowa to jest jedno, rozumiem, Syberia, pewno były jakieś inne, chociaż tą Syberią najbardziej się chwalicie. Syberią się chwalimy najbardziej. A przygoda w czasie wyprawy syberyjskiej, jaka była? Myślę, że taką zapamiętaną przez wielu też i na pewno uczestników, i też odbiorców jest ta, kiedy rosyjskie służby policyjne zatrzymały grupę na 3 dni we wsi Kamionka, po prostu, żeby uregulować jakieś sprawy takie podróżnicze, które tak naprawdę tam nie są łatwe do uregulowania. Nie ma tam takiego prawa rowerowego, które by jakoś jednoznacznie mówiło, jak się należy poruszać w kolumnie 25-osobowej. Także to był jakiś tam pretekst prawdopodobnie. Natomiast no, młodzi starali się to wykorzystać dobrze, pozytywnie, bawili się tam w tej wiosce i czekali, aż będą mogli ruszyć dalej. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Ilu młodych ludzi jest w zasięgu waszego działania? To jest trudne pytanie. Licząc takie bezpośrednie oddziaływanie, mamy około 500 młodych w całej Polsce, to jest młodzież oblacka stricte, natomiast to, w jaki sposób docieramy jeszcze poza, nie wiem, czy do końca jest mierzalne, zwłaszcza za pośrednictwem tych stron internetowych, które tych działań, tych wyprawowych. Myślę, że w tej chwili, kiedy już rozpropagowaliśmy trochę nasze książki, nasze działania, jest to, myślę, spokojnie kilkaset tysięcy osób w Polsce. A ty pochodzisz
stąd, z Lublińca? Ja pochodzę z Katowic, ale to miejsce tak mi się podoba, że postanowiłem się tutaj przeprowadzić. Niedługo biorę ślub i zamieszkam tutaj w Lublińcu. Czyli już trochę Lublinie poznałeś i jaki jest? Moja decyzja też, żeby tutaj zostać, jest podyktowane przede wszystkim tym, że jest to spokojne miasto, jest bardzo ładne, zadbane, choćby wizyty w urzędach są nieporównywalnie przyjemniejsze niż na przykład w Katowicach, w których się urodziłem. Jest tu bardzo fajna, swojska taka atmosfera. Myślę, że młodzi ludzie tego też szukają, żeby było przyjemnie, żeby było ciekawie. Też dużo, dużo rzeczy się tutaj dzieje. Paradoksalnie myślę, że w proporcjach czasem więcej można by powiedzieć, że tu się dzieje niż w dużych miastach niektórych. Na przykład? Koncerty. No, to, co się dzisiaj dzieje, też jest przykładem, że nawet w środę rano można coś ciekawego zrobić w Lublińcu, tutaj na rynku. Są też koncerty, są różne wydarzenia, są Dni Lublińca. Myślę, że wiele ciekawych wydarzeń. My też staramy się swoją cegiełkę jako stowarzyszenie dorzucić i coś w kokotku. Ale żeby realizować. Być młodym człowiekiem, żeby tu żyć, trzeba planować swoje życie, trzeba wiedzieć, za co się będzie żyło. No to jest rzeczywiście dobre pytanie, zwłaszcza do młodych ludzi jest to zasadnicza sprawa. Dzisiaj jest z tym problem wyjazdy zagraniczne i tak dalej w celu ratowania swojego portfela. Ja na szczęście cieszę się bardzo z tego, że jestem pracownikiem faktycznie u Oblatów, czuję się bezpiecznie przy tym garnuszku i też mogę robić to, co lubię, moją pasję realizować, łączyć różne swoje zainteresowania. Bardzo dziękuję za rozmowę, a dziękuję ze świętą Edytą Stein obsujesz, czy też jej dzieła, czy nie? Znam ją, natomiast nie jest taka patronka, którą sam, to jest patronka tutaj Lublińca oczywiście, też to myślę jest ważne, natomiast nie, sam jakoś nigdy nie miałem jeszcze okazji może się zapoznać z jej dziełami. Może jest a z to, którym świętym obcujesz? Ze świętym Antonim. Mój bierzmowany patron, moje imię trzecie, jako taki patron spraw też. I co, i Krzysztofa porzuciłeś? Krzysztofa nigdy nie porzucam, jest mój pierwszy, także myślę, że tutaj się rozumiemy i na drodze, i w życiu, w drogę życia też myślę kieruję, ale Antoni to taki mój dodatkowy święty patron. A tu jest jeszcze kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja. Tak, no Mikołaj to cóż, może lata wcześniej to bardziej jakoś z nim się utożsamiałem, czy tam bardziej jakoś na niego czekałem, w grudniu zwłaszcza, teraz może jakoś mniej. Już nie czekasz na świętego Mikołaja? Znaczy czekam, ale już jest, trochę ale, już inaczej, w innym stylu. Ale ty pewno przestałeś w którymś momencie w życiu wierzyć w smoki, a okazuje się... W smoki i świętego Mikołaja będę zawsze wierzył. Smoki nie ma co wierzyć, one tutaj są. Tak, właśnie się dowiedzieliśmy dzisiaj, że są tutaj bardzo blisko. Bardzo serdecznie dziękuję. Dzięki. Krzysztof Zieliński, a my powoli zmierzamy do finału poranka z Lublińca. Wszystkich naszych gości bym zaprosił tutaj, żeby panowie wstali, przyszli. Zapraszamy, bo teraz jest scena finałowa. Oczywiście w scenie finałowej musi być pieśń. Prawda? Tak, wszyscy się zbieramy. Przy okazji zrobimy zdjęcie. Zdjęcie, weźmiemy coś ze sobą do tego zdjęcia. Weźmiemy ze sobą, proszę Państwa, Gazetę Niecodzienną. Jaki tytuł tej gazety? Kurier Wnet. Do nabycia w kioskach. Tak, może nie powinniśmy zakończyć poranka, ale poranek zakończymy pieśnią. Co będziemy śpiewać? Co będzie w tym finale? Tutaj z gościnnego Lublińca, z pięknego rynku, o którym i o Lublińcu i o rynku staraliśmy się Państwu przez cały poranek opowiedzieć. Co zaśpiewamy? Będzie to nasza piosenka o Lublińcu, którą rozpoczęliśmy i nią zakończymy. No to jest... Nie ma lepszej. To jest adekwatniejszej. Oczywiste. Poranek zrealizował Krzysztof Dąbrowski, wydała Magdalena Uchaniuk. Zdjęcia, które Państwo widzą, robiła Małgorzata Wróbel, a jeszcze koło mnie jest ktoś z lokalnej prasy. Dzień dobry panu. Witam wszystkich słuchaczy.
Maciej Zielonka z sąsiedniego powiatu, powiatu kłobuckiego, z którym, gdzie z Lublińcem mamy takie bliższe stosunki i bardzo nam się dobrze współpracuje, także wspomagam ich dzisiaj kamerą i myślę, że będzie można to wszystko, co dzisiaj się działo, zobaczyć przy pomocy portalu tutaj lublinieckiego i również mojego kanału zielonego.pl. Dziękuję bardzo i zapraszam. I zapraszamy. 3, 4. A w Lublińcu na Rydeczku stoją sobie ciemowla. Pod drzewami jest ławeczka, na ławeczce ty i ja. Pod drzewami jest ławeczka, na ławeczce ty i ja. A w Lublińcu ze skórkalka śpiewa gańczy, bawi nas. Przyjdźcie do nas, dziążki chłopcy, u nas miło płynie czas. Przyjdźcie do nas, dziążki chłopcy, u nas miło płynie czas. Kogo my tańcować, śpiewać, z gitarmi śląską pieśń. Co by będzie panie dały, skąd ich ojciec, matka jest. Dajcie pamiętały, skąd ich ojciec, matka jest. Radio Poranku!